Jestem w telewizji. Dzień dobry, wieczór. Ale lubię być kontrowersyjny. Może kawy? Posyłanie dziecka na uniwersytet. Dzień dobry. Robienie obiadu, odbieranie dziecka ze szkoły. Papierosa może? Chodzenie po zakupy do spożywczego. Okej. Okay. Jakimś cudem jesteśmy rasy kaukaskiej. A może... Owszem, jesteśmy przekonani, że co do natury ojciec, syn i duch są czymś od siebie nawzajem odmiennym, a jednak należy im się... No więc dzień dobry, wieczór wszystkim. Drodzy Państwo, dzisiaj jest akurat dzień, w którym chciałbym podsumować pierwszy rok mormonologa na YouTubie. Postanowiłem, że zbiorę różne frequently asked questions, często zadawane pytania, żeby do nich się ustosunkować. Pytania, które zaprezentuję, są w komentarzach pod różnymi wideo na mormonologu, ale także dotarły do mnie przez na tak zwanego priva, przez e-mail. Więc zaczynajmy. Zacznę od ekscytującego pytania, które zadała jedna z moich komentatorek. Czyli złotych płyt nie można czytać w języku oryginalnym. Skąd w takim razie pewność, że zostały dobrze przetłumaczone? Pytanie padło w związku z brakiem dostępu do oryginału Księgi Mormona przy rzekomym dostępie do oryginalnych tekstów ksiąg biblijnych. W chwili obecnej najstarszą wersją Księgi Mormona jest oczywiście ten tekst, który stworzył Joseph Smith, a będący tłumaczeniem ze złotych płyt. Powstał on w języku angielskim w XIX wieku w Ameryce. Według Kościoła natchnione bywają tak oryginały Pism Świętych, jak i ich tłumaczenia. Poza tym mamy tylko domniemany dostęp do oryginałów chociażby Ewangelii. W Biblii Tysiąclecia znajdują się bardzo ważne uwagi zespołu redakcyjnego pod kierownictwem ojca Augustyna Jankowskiego. Autorzy tego przykładu zauważają, że na przykład Ewangelia Jana mogła nie powstać wcale w dostępnych dziś domniemanych greckich oryginałach, ale jej fragmenty prawdopodobnie powstawały w języku aramejskim. Tych jednak nadal nie odnaleziono. Najstarszy znany w tej chwili tekst Ewangelii to mały fragment Ewangelii Jana, odkryty w latach 30. XX wieku. Nadal nie odnaleziono pełnej Ewangelii Marka w jej pierwotnej wersji, choć ta Ewangelia uchodzi za najstarszą. Nie wiadomo, czym było tak zwane źródło Q, będące ewidentnym źródłem treści Ewangelii Mateusza i Łukasza. Co więcej, nie jest do końca ustalona geneza Księgi Izajasza. Wiadomo, że nie pisał jej jeden człowiek. I powstają kolejne problemy. Wiadomo, ile procesów przekładu i stylistycznych zmian przeszła Tora, czyli pierwsze 5 ksiąg Starego Testamentu, której autorstwo tradycyjnie przypisywano Mojżeszowi. Absolutnie nie wiadomo, w jakim języku powstały pierwsze zapisy o historiach z Księgi Rodzaju, której pierwsi bohaterowie nie mówili ani po hebrajsku, ani w żadnych językach biblijnych. Skąd więc pewność, czy ludzie, którzy pisali pierwsze księgi Starego Przymierza, poprawnie oddali to, co przekazano, a może też napisano wiele wieków wcześniej i w językach dużo starszych. Na koniec dnia jesteśmy pewni o poprawności oryginałów, doktrynalnej poprawności oryginałów, jak i ich tłumaczeń na podstawie swojego świadectwa i swojej wiary. Czy Matka Niebieska nie jest przypadkiem czwartą osobą Boskiej Trójcy? Krótko mówiąc, nie. Matka w niebie nie jest członkinią Boskiej Trójcy, nie jest czwartą osobą boską. Jest długim, ale też fascynującym tematem, co w ogóle w mormonizmie oznacza słowo Bóg. A znajduje ono szereg oryginalnych zastosowań. Matka w niebie, choć otacza ją chwała i cześć takie same jak Ojca w niebie, nie jest tytułowana Bogiem ani boginią. Doszukiwanie się takiej wiary u mormonów wynika z powierzchownego rozumienia teologii Kościoła oraz z braku wysiłku w jej zgłębianiu przez sceptyków i tzw. hejterów. Czy za picie kawy można zostać wykluczonym? Absolutnie nie.
Nie można wykluczyć nikogo za picie kawy czy herbaty. Wykluczenie polegają przede wszystkim osoby, które dopuściły się poważnych przewin, zbrodni i przy tym nie chcą okazać skruchy. Wykluczenie z kościoła grozi też tym, którzy będąc w kościele jawnie działają na jego szkodę materialną lub sieją zamęt. Mimo upomnień oczerniają inne osoby związane z kościołem, tworzą autorskie doktryny i nauczają ich jako standardów wiary, albo podejmują działania o charakterze fundamentalistycznym, ekstremistycznym. Słowo mądrości to przykazanie z obietnicą. Należy je rozumieć jako ważną poradę duchową. Tylko tyle. Ale, rzecz jasna, źle robi osoba, która sobie popija kawę i się z tym obnosi. To tak jakby wyznawca religii mojżeszowej nonszalancko opowiadał współwyznawcom o tym, że często je wieprzowinę. Podejmujemy starania, by trzymać się słowa mądrości. Zauważył Pan, że słowo mądrości nie mówi jasno o kawie i herbacie. Jest to doktrynalna interpretacja, która pojawiła się chwilę po otrzymaniu przez proroka Józefa tego objawienia. Słowo mądrości, czyli sekcji 89 doktryny i przymierzy. Interpretacja w tej formie pozostaje w mocy. Nawiasem mówiąc, pomimo larum podnoszonego przez osoby spoza kościoła, że mormoni, ojejku, jejku, nie piją kawy, a przecież... albo herbaty, a przecież jest to święta europejska i polska tradycja. Chciałbym dodać od siebie, że naprawdę nie robi nic złego człowiek, który nie pije kawy i herbaty. Dowiedziałem się, że mormoni wierzą, iż istnieją pozaziemskie cywilizacje, a nawet, że Księżyc jest zamieszkany przez kosmitów. Zacznę od tego, że wiele ambarasów w kościele wprowadził następca Józefa Smitha, starszy Brigham Young, czyli drugi prezydent kościoła. Brigham Young znany był z oryginalnych poglądów politycznych oraz pomysłowości w dziedzinie kosmologii i teologii. Jako gubernator terytorium Jeziora Słonego, dawna nazwa stanu Utah, chciał wprowadzić teokrację, czyli władzę świecką stylizowaną na religijnej. On to właśnie głosił pogląd, że nie tylko istnieją pozaziemskie cywilizacje, ale z pełnym przekonaniem twierdził, że niedaleko Ziemi, bo na Księżycu żyją kosmici. Będąc starszym człowiekiem, upubliczniał swoje przekonanie, że praojciec Adam jest wcieleniem Boga Ojca. W wygłoszeniu wszystkich tych poglądów Jan poniósł jednak porażkę. I mimo, że z czasem swe niestrawne dla członków kościoła poglądy odwoływał, poglądy te poruszały wyobraźnię wielu osób. Pojedynczy mormoni sami zaczęli w nie wierzyć, mimo że takie rzeczy jak teokracja, czyli podporządkowanie władzy świeckiej prawu Bożemu, albo istnienie kosmitów na Księżycu, albo też koncepcja, że Adam to Bóg Ojciec, nie mają żadnego związku z doktryną, a nawet stoją w rażącej sprzeczności z nią. Jest faktem, że polityka kościoła wobec osób czarnoskórych w kontekście ich członkostwa w kościele przez ponad 100 lat była koszmarna. Dyskryminacja Afroamerykanów była wręcz traktowana jak doktryna. Mimo tego, że prorok Joseph Smith wyświęcił do kapłaństwa czarnoskórych mężczyzn, to po śmierci Józefa praktyki tej zaniechano na wiele lat. Pod moim wideo na temat kościoła na Ukrainie pojawił się cytat ze słowami następcy Józefa Smitha, prezydenta kościoła Brighama Younga. Czy mam wam wyłożyć prawo Boże w odniesieniu do rasy afrykańskiej? Jeśli biały człowiek, który należy do wybranego nasienia, miesza swoją krew z nasieniem Kaina, karą zgodnie z prawem Bożym jest śmierć na miejscu. Drodzy Państwo, powiem bardzo ważną rzecz. Nasi przywódcy kościelni, chociaż cieszą się specjalną pozycją i rolą w kościele, nie są nieomylni. Powiem więcej. Bóg zachowuje w ich sercach skłonność do opowiadania bzdur oraz naturalną dla każdej osoby podatność na współczesne dla nich poglądy. Przytoczone straszne słowa Brighama Younga o osobach czarnoskórych wyrażają nie tylko jego autorską filozofię, ale także rezonuje w nich przekonanie ówczesnych Amerykanów. Hejterzy mormonizmu przemilczają jednak fakt, że w tym samym wykładzie starszy Young zdystansował się tak do poglądów abolicjonistów, czyli przeciwników niewolnictwa, jak i nie szczędził słów gniewu na władze Stanów Południowych, które dyskryminowały ludzi rasy afrykańskiej. Pominam już marginalny, choć może istotny fakt, że prezydent kościoła wypowiedział te słowa w połowie wojny secesyjnej. Jako gubernator terytorium Jeziora Słonego, Young robił wiele, by nie ulec groźbom zbrojnej interwencji południa na teren mormońskiego stanu. Usiłował też trzymać dystans do polityki północy.
Z jednej strony nauczany przez Księgę Mormona o równości wszystkich ras ludzkich, a z drugiej będąc wychowywanym w rasistowskim środowisku, do którego zaliczało się w tamtej chwili wielu członków Kościoła, ukuł autorską filozofią ras, która mogła nie odmawiać Afroamerykanom człowieczeństwa, a zarazem być zestrojoną z poglądami białych Amerykanów, których zasadnicza większość, nawet na tolerancyjnej północy, żywiła otwartą nienawiść do ludzi czarnoskórych. Drodzy Państwo, pozwolę sobie tutaj przypomnieć jeden bardzo ważny fakt, że prorok Joseph Smith, prorok naszej religii, ubiegał się o fotel prezydenta USA i zginął właśnie w czasie kampanii prezydenckiej. Członkowie Kościoła w początkach działalności Smitha byli zasadniczo abolicjonistami, a sam Joseph rozpoczynał swój program polityczny natychmiastowym zniesieniem niewolnictwa w całej Ameryce. Drodzy Państwo, a oto co o rasach ludzkich mówi Księga Mormona, w której jedna z polskich czytelniczek i popularna youtuberka znalazła informację, że Mormoni uważają osoby czarnoskóre za przeklęte i złe. I zaprasza wszystkich, aby przyszli do niego i korzystali z jego dobroci. I nie odmawia on nikomu spośród tych, którzy przystępują do niego. Czarnoskórym czy białym, niewolnikom czy wolnym mężczyznom czy kobietom. Pamięta on też o poganach i wszyscy są Bogu jednakowi, zarówno Żydzi, jak i ludzie innych wyznań. Wiecie co? Jak już musicie zwalczać czyjeś poglądy, to sprawdźcie, co to są za poglądy. Ok? Pamiętajcie, że poza prawdą istnieje też Dana. Wiele osób odeszło od waszego kościoła po obrzędach świątynnych. W ich opinii były one przesycone nieczytelną symboliką, wymagały gigantycznego wysiłku intelektualnego, a ich przebieg był dziwaczny. Dotykamy tutaj bardzo ważnej kwestii, mianowicie takiej, czego jako jednostki, jako ludzie, osoby oczekujemy od religii, tej czy innej. Powiem tak, wiele osób odeszło i odchodzi z kościoła katolickiego i prawosławnego, gdyż obrzędowość tych religii staje się dla nich irytująca. Klepanie formułek, przewidywalny przebieg, teatralność oraz bufonada to tylko niektóre z zarzutów. Faktem jest, że obie wspólnoty religijne podejmowały w dziejach i nadal podejmują akcje nauczania o swoich liturgiach. Te jednak, jak to w życiu, przynoszą różny efekt. Myślę sobie teraz o powieści Lwa Tołstoja, Anna Karenina, której jeden z bohaterów, Aleksy Wroński, odchodzi od prawosławia, gdy już dorasta, ponieważ obrzędy prawosławne, nabożeństwa po prostu zaczynają go irytować, a przebieg nabożeństw, pieśni po prostu go nużą. Drodzy Państwo, osobiście uważam, że w danej religii dana osoba, jeśli jest autentycznie wierząca, zawsze znajdzie coś dla siebie. Nie musimy lubić każdego jej elementu, na przykład świątyń. Powraca pytanie, czego chcesz od religii, w której jesteś? Bo jeśli oczekujesz, że ktoś za ciebie odpowie na to pytanie, to daj sobie spokój z tą religią. Dobry wieczór. Podobał mi się twój filmik o świątyni, ale jednej rzeczy nadal nie rozumiem. Jeśli obrzęd w świątyni jest tak ważnym momentem relacji Mormona z Bogiem, to może właśnie dlatego warto jawnie mówić o obrzędach i robić oficjalne prezentacje tych obrzędów. Pozdrawiam. A ja odpowiem pytaniem na pytanie. Jeśli ważnym punktem międzyludzkiej relacji jest seks, to czy warto tworzyć i oglądać filmy pornograficzne? Pewne jest jedno. Nie trzeba i wcale nie jest tak, że warto. Czy poza mormonizmem ma Pan jakieś inne hobby? Mormonizm nie jest moim hobby. Publikuję wpisy, artykuły oraz filmy na jego temat, ponieważ coś tam o nim wiem. Hobby rozumiem bardziej jako aktywność fizyczną. W moim przypadku jest to podróżowanie. Przez prawie całe moje życie było to podróżowanie. A także jest nim zumba. Powiedziałbym, może to takie trochę bezbożne z mojej strony, że podróżowanie i zumba są takimi bóstwami mojego życia codziennego. Jeżeli natomiast chodzi o kulturę, sztukę, to jestem absolutnym fanem filmów, różnych filmów, pasjonuję się filmoznawstwem.
I muszę powiedzieć, że mam oczywiście swoje ulubione filmy, swoich ulubionych reżyserów. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o takie cztery główne dzieła, w moim przypadku jest to Mulholland Drive, Davida Lyncha, jest to Donnie Darko, Richarda Kelly'ego. Są to prawie wszystkie filmy Larsa von Triera oraz film Blade Runner. Natomiast jeżeli chodzi o Larsa von Triera, tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że jest to o tyle szczególny i ważny dla mnie reżyser, że na przykład jego film Idioci był swoistym bohaterem mojej pisemnej pracy. Dziękuję bardzo za komentarze, dziękuję za korespondencję elektroniczną. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, zapraszam na mój blog Mormonolog i do oglądania kolejnego odcinka na YouTubie. Do zobaczenia!